Hejka, z tej strony Black Queen, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj zapraszam Was na wspólne czytanie książki Papierowych Miast Johna Green i wspólne oglądanie również później filmu. Będziemy na Gdańskich Teatrach Książki, będziemy również troszeczkę w Krakowie, bo jadę z dziadkiem tam do szpitala. Także zapraszam do oglądania. Mam tutaj troszeczkę echo, ale nie chcę po prostu dziadkowi tam w pokoju przeszkadzać, bo mamy tylko jeden pokój z dwoma łóżkami. Chciałam tylko powiedzieć, że obejrzałam 4. sezon Stranger Things w pociągu. Dokończyłam go, bo te ostatnie odcinki są bardzo długie. I oni, jak oni cudownie wytłumaczyli ten cały wątek, jak wszystkie sezony są razem ze sobą połączone, tak mi się to podobało. Niestety przez to, że to jest 4. sezon, nie mogę wam za dużo zdradzić. Ten, kto oglądał ten wiek, ten, kto nie oglądał, to polecam bardzo, bardzo serdecznie. Na moim TV Time, którego znajdziecie na dole, jest tam święcie film z moich ulubionych serialach i bardzo zapraszam was tam, żeby zobaczyć, co jeszcze oglądam. Aktualnie jestem bardzo wkręcona w Star Warsy, w kreskówki. I ruszyłam dalej Papierowe Miasta, cały czas czytam, już jestem chyba za połową, tak mi się wydaje, tak mniej więcej koło połowy jestem. Także zaraz będę czytać to dalej i mam nadzieję, że jutro ją skończę. Życzę wam miłego dnia, nocy, wieczoru, zależy się, kiedy to oglądacie. Dzisiaj byłam na Gdańskach Targi Książki.
Niestety przez mój wyjazd do Krakowa mogłam uczestniczyć tylko w ostatnim dniu, ale na szczęście udało mi się kupić dwie książki. Pierwsza to jest 27 śmierci Tobiego Obeda, to pani Gierek Onoszko. Jest to reportaż o Kanadzie, o tym jak my nie myślimy, że to jest spokojny kraj, a co się kiedyś działo, to zupełnie nie to, co my znamy z opowieści. Jeszcze nigdy nie czytałam żadnego reportażu, więc mam nadzieję, że mnie zaciekawi i spowoduje to, że jednak będę chciała czytać więcej tego typu literatury. Oraz kupiłam drugą część Arsena Lupina. To jest drugi tom, nazywa się Arsen Lupin kontra Herlock Sholmes. Z powodu praw autorskich musiał pan LeBlanc po prostu zmienić pierwotne imię i nazwisko Sherlocka Holmesa i wyszło z tego właśnie śmieszne przekształcenie, czyli Herlock Sholmes. I mam jeszcze, właśnie chciałam tylko pokazać zestawienie, bo mam niestety nie w tej oryginalnej dużej wersji, tylko w tej wersji kieszonkowej. Mam pierwszą część Arsena Lupina. Oryginalna wersja jest taka bardziej szorstka i ma tutaj wytłoczenie. Ta mniejsza niestety tego nie ma. Te okładki są naprawdę bardzo ładne i bardzo mi się podobają. Także no, mam już dwie części, więc kiedyś się za nie wezmę, aczkolwiek nie planuję tego w najbliższym momencie, bo mój TBR jest troszeczkę inny aktualnie. Ale tak tylko informuję, że mam. Także nie udało mi się nic więcej kupić, ale to chociaż te dwie książeczki mogłam zakupić i wam tutaj pokazać. Tydzień czasu, bo niestety dużo planów, ten wyjazd do Krakowa i tak dalej. Udało mi się przeczytać Papierowe miasta pana Johna Green. Krótko o fabule. Jest tutaj chłopak, który nazywa się Quentin i mieszka on naprzeciwko jednej dziewczyny, która nazywa się Margot. Jest w niej zakochany już od czasów właśnie podstawówki. Przez to, że nie było nikogo naokoło z dzieciaków, no to zaprzyjaźniają się. Margot jest totalnie przeciwnością Quentina, jeśli chodzi o charakter. Ona jest buntowniczką, lubi pakować się w kłopoty, lubi tak bardzo eksperymentować, lubi podróżować, zwiedzać różne miejsca, nawet takie, w które nie wie, że nie powinna do niej wchodzić. A Quentin jest raczej osobą, która planuje bardzo swoją przyszłość i bardzo o niej myśli, zdobywa bardzo dobre stopnie w szkole. No jest takim nerdem, kujonem, takim bardzo stereotypowym, wygrać w gry i się uczy tak w szkole, jakby to na tym polega całe jego życie tak naprawdę. No i przez tą zmianę charakterów gdzieś tam ich drogi się rozchodzą. Kilka lat później Margot wskakuje przez Quentina okno do niego do pokoju i chce go zabrać na nocną podróż. Mówi, że jest on jej bardzo potrzebny. Po prostu się zgadza i tutaj zaczyna się cała historia. Bardzo polubiłam postać i Quentina, zarówno jak i Margot, szczególnie Margot, bo bardzo dużo sympatii do dziewczyn, które są zbuntowane, nie wiem dlaczego czuję z nimi taką fajną więź. Główną postacią można powiedzieć, że jest tutaj Margot i jest non-stop wokowany jej temat. Mimo tego nie jest jej tutaj za dużo w tej książce, czego szczerze mówiąc, no troszeczkę się spodziewałam, że jednak będzie jej tutaj trochę więcej i było mi troszeczkę przykro z tego powodu, że jednak cały czas na każdej stronie widzimy jej imię i tutaj wcale nie ma, bo ona po prostu
po tej przejażdżce z Quentinem ona ucieka z domu, co jej się zdarzało bardzo często. No, ale więcej wam nie mogę zdradzić, żeby nie było spoilerów. Nie była to jakoś bardzo wybitna książka, była bardzo lekka, bardzo młodzieżowe, bardzo dużo motywu szkoły, motywu imprez, bal na koniec szkoły średniej. Motyw drogi, bo ogólnie ta książka dzieli się na trzy części i właśnie ta ostatnia część to jest głównie motyw drogi, gdzie nie mamy rozdziałów, mamy jakby rozdziały jako godziny tych drogi, czyli pierwsza godzina drogi, druga godzina i tak dalej. Co mi się osobiście bardzo podobało? Jakbym miała ją ocenić 3,7, bo w sumie spodziewałam się czegoś lepszego, chociaż podobały mi się nawiązania do innej literatury, do różnych tomików wierszy oraz nawet do Szklanego Klasztoru Sylwii Plath. I tu mogę tyle powiedzieć, nie było to jakoś bardzo wybitne, ale ciekawi na pewno mnie jedno, jak zostało to pokazane w filmie. Jaka będzie różnica? I to będzie pierwszy raz, kiedy przeczytałam najpierw książkę, a potem obejrzę film. No i chcę właśnie zobaczyć, jak dużo z tego zostanie wycięte. Planuję już teraz sobie usiąść i obejrzeć sobie od razu film na podstawie tej książki. Chociaż nie jestem pewna, ale wydaje mi się, że to film jest na podstawie książki, nie na odwrót. Zapraszam już na podsumowanie tego filmiku. Przychodzę tutaj tylko wtrącić, że już jestem w trakcie oglądania, nie wiem, zostało mi tylko 39 minut do końca filmu, bo wiadomo, że wszystko trwa dużo dłużej w książce, ale jakoś tak to przyspieszyli, że w ogóle niektórych wątków praktycznie nie było i takie to jest, nie wiem, nie potrafię się z nimi zżyć, tak jak w książce to chociaż trochę mi na tym wszystkim zależało, że tą Margo odnaleźć, to tutaj on takie... Mam wrażenie, że wy i tak ją za 5 sekund znajdziecie, bo to się dzieje wszystko tak szybko i tak wszystko macie podane na tacy, że tu praktycznie nie ma zagadki. W książce to ta zagadka była spora, a tutaj tego w ogóle nie odczuwam. Ale no, nie mówię hop, jeszcze tego nie oceniam. Na razie jestem troszeczkę zawiedziona, mam nadzieję, że te 39 minut to jest jednak trochę czasu, więc mam nadzieję, że jeszcze coś tam się jednak po drodze wydarzy, może coś nowego dodadzą, albo cokolwiek. Albo nie, chociaż ten wątek jakoś fajniej pociągną. Ale no, dam znać, jak skończę ten film. Na razie jestem troszeczkę na nie. Przychodzę tutaj do was już z podsumowaniem w tym filmiku. Obejrzałam ten film i zdecydowanie mogę powiedzieć, że książka była lepsza. Jestem strasznie zawiedziona. Tak jak mi się początek bardzo podobał. Początek był taki energiczny i taki fajnie poprowadzony, bardzo pasujący do tego, co było w książce. To już od tamtej pory cały film po prostu był aż za szybki i nie potrafiłam w ogóle przywiązać się do postaci. Bardzo wiele nawet relacji się nie zgadzało, bo niektóre rzeczy na przykład wydarzyły się dopiero na samym końcu, gdzie to już u nas w książce było praktycznie w połowie. Końcówka odbyła się zupełnie inaczej niż tutaj w książce, w sensie poniekąd się zgadzała, ale duża część tego jednak była pokazana zupełnie w inny sposób. No zawiodłam się, po prostu się zawiodłam. Co ja mogę tutaj powiedzieć? Taką średnią trójkę mogę dać filmowi, bo nie sprosta moim oczekiwaniom, to na pewno. I to będzie tyle w tym filmiku. Bardzo dziękuję wam za oglądanie. Zapraszam do sekcji komentarzy, jeśli chcecie kolejne takie filmy, gdzie czytam i oglądam film. Zapraszam jak zwykle na moje social media, na mojego Instagrama, TikToka, TV Time'a i Goodreads'a. I widzimy się w kolejnym filmiku. Cześć!